zalączara kogokolwiek sprowadzać, a więc w takim składzie jak dzisiaj drużyna Astorii Bydgoszcz przystępuje do tego starcia, na pewno nie będąc dzisiaj w roli faworyt. Pierwsza piłka dla gospodarzy. Sędziują dzisiaj panowie Pietrzak, Szczurzewski i Hrakowiec. Watson kryty przez Wesleya Łoszpana. Nic. Za trzy punkty skutecznie. Łoszpan zobaczył, że ma trochę miejsca, żeby wejść pod kosz, zablokowany przez Diduszkę. Jest szansa na kontrę. I jeszcze obsłużony przez... goście, teraz Herndon przy Watsonie, a cel ma przewagę wzrostu nad Łoszpanem. Przerzucenie do Diduszki, ładnie krąży ta piłka, otwartą pozycję ma Manigat i trafia za trzy. Trenera, ale chyba jeszcze większa tego pana z piłką, Morrisa Watsona, który jest przecież nie tylko najlepszym asystującym w naszej ligi. Tak jak teraz zalicza kolejną swoją asystę. Do Krasuskiego, do narożnika. Ten nie trafia za trzy i zbiera kołodziej. Od razu pierwszy do kontry biegnie Trevor Thompson. Podanie od Watsona! I kończy z góry! Spokojnie teraz ustawiają atak pozycyjny gospodarze. Pick and pop Watsona z Thompsonem, a ten za trzy też potrafi. Bardzo dynamiczny, atletyczny, świetna sylwetka. I on teraz te 7 cm wzrostu wyższy przeciwko Watsonowi, ale to się kończy kolejny. 39-31, połowa drugiej kwarty za nami. Watson, dobrze broniony przez Czawarca. Beats za dwa punkty, skuteczny. Przychodzi podwojenie, ale Czawarc tylko na to czekał. Ładne dogranie do narożnika, ale brakuje skuteczności Kamforowi. Watson do Itza, festiwal sadów! Trochę dla Łoszpana, ale trudno powiedzieć, żeby to była zasłona. Zupełnie nawet z niej nie korzystał Łoszpan. Zemski podwojony, podaje piłkę wprost w ręce Watsona i to uruchamia kontrę i mamy kolejny wsad. Czawarc jak nie w pierwsze, to mógł rzucać w drugie tempo. W trzecie to już było za dużo. 13. asysta Morrisa Watsona. Ja też, żeby Watson nie był podwajany przy połowie boiska, część obowiązków zrzucono na Jehensa Manigata. Teraz wrzutka na alley-oop do Thompsona, a ten jedną ręką, lewą! 2-7 z gry, Klaus Czabers. Cel, bez zastanowienia i bez pomyłki. Znowu wstawka z wyższą obroną. Z numerem 5 pojawił się pierwszy raz dzisiaj Michał Aleksandrowicz. On przed momentem przeciwko Watsonowi. Teraz Dituszko za trzy punkty skutecznie. Zagranie do Chylińskiego. A ten floaterem punktów nie zdobywa i Toruń momentalnie przyspiesza. Watson do kołodzieja i są dwa punkty. Techniczne ławki rezerwowych nie liczy się do ogólnej puli przewinień, więc twarde pierniki. Na razie trzy faule w tej kwarcie, no ale dopiero 3 minuty tej części gry. Niecałe, za nami. Kolejna prosta akcja dwójkowa. Błąd komunikacyjny. Tylko, że przestrzelił rzut wolny. Cały czas kręcimy się w okolicach tych 8-10 punktów przewagi. Ale Watson teraz będzie musiał być bardzo uważny w obronie. Thompson z faulem Zębskiego. Kąt 45 stopni, trochę niewdzięczny. Znowu akcja dwójkowa z Thompsonem. Popatrzył, co się dzieje dookoła, oddał piłkę Watsonowi. Podwojenie przy linii końcowej. Manigat za trzy. Trafia Jehens Manigat. Kanadyjczyk trafia swoją drugą trójkę w tym meczu. 6 punktów na jego koncie.